Wącham tę jakże specjalną książkę. Specjalną, ponieważ jeżeli mnie znacie, znacie moje zdanie o Ninjago. Wiecie po ostatnich odcinkach, że chcę trochę moją relację z Ninjago ocieplić. Natomiast książki pewnie nikt was się absolutnie nie spodziewał w moich odcinkach. Więc rozumiem, że ten odcinek jest dla was szokiem. Jak być może to, że lubię wąchać książki. Książka ta, skusiłem się do kupienia tej książki, dlatego, że jeśli wiecie, że jestem z lat 80., wtedy nic poza Lego nie wychodziło. Dziś żyjemy w pięknych czasach, gdzie wychodzą nam właśnie takie rzeczy i nabyłem ją trochę z ciekawości i musicie przede wszystkim wiedzieć, tak, przeczytałem ją. Przejdźmy sobie jednak do recenzji samej książki, czyli Lego Ninjago Zemsta Pytora. Książka ma około, tam niecałe, chyba równe 100 stron nawet. Tak wygląda okładka. Tutaj z boku mamy, jak widzicie, również nagłówek Lego Ninjago, logo firmy Amit. Ostatnio Maciek mnie upomniał. Z tyłu właściwie mamy, jak w każdej książeczce Amitu, ich oczywiście loga, kod kreskowy oraz nazwy innych produktów, w tym ostatnie życzenie. Nie powiem, ostatnie życzenie jest to moja ulubiona książka, choć niekoniecznie z serii Ninjago, ponieważ jej nie czytałem. Sama książka Ninjago. Spytacie mnie, co o niej sądzę? I powiem szczerze tak. Podchodziłem oczywiście od tematu sceptycznie, bardziej traktowałem to jako taką oczywiście ciekawostkę niż coś na poważnie, ale od razu powiem na starcie, że książka zaskoczyła mnie pozytywnie. Otwierając ją sobie, przede wszystkim mamy tu bardzo twardą, bardzo, naprawdę bardzo twardą okładkę. W środku, jak widzicie, mamy już fajne rysuneczki z większością postaci, która ukazuje się w tej książce. Dodatkowo dla ambitnych tą książeczkę można sobie pokolorować. To znaczy te rysuneczki. Papier, na jakim jest wydana ta książka, jest naprawdę gruby. Szczerze, nie wiem, czy spotkałem się z tak grubym i porządnym papierem kiedykolwiek, w jakikolwiek. Nie tylko oczywiście Lego, bo to jest moja pierwsza Lego książka, ale w książce w ogóle. Naprawdę Zemsta Pytora, mamy Pytora samego. Naprawdę jest to godne uznania jakość tego papieru. Mamy również kolejnego mistrza U. Mamy również spis treści, który jak widzicie pokazuje nam, że mamy 10 rozdziałów. Wszystko rozpoczyna się z pamiętników mistrza U, gdzie on generalnie pisze o trochę o wrogach Ninjago, trochę o tym, kto jest najniebezpieczniejszym wrogiem w ogóle w życiu. I jest to, nie powiem, całkiem ciekawy wstęp do książki. Następnie, jak widzicie, każdy nam rozdział rozpoczyna się napisem, że rozdział rozpoczyna się, na górze jest taki obrazek jednego z ninjów lub też będzie wrogów oczywiście. I mamy bardzo ładne tu zdobienia wraz z numeracją stron. Czcionka jest bardzo czytelna, bardzo duża przede wszystkim, co jest super dla dzieci. No i teraz powiem tak, książka faktycznie jest, targetem książki są faktycznie dzieci. Wielkość czcionki i łatwy język, w jakim jest napisana, nie sugeruje, że jest ona dla osób starszych. Rozdziały są całkiem krótkie, widzicie, na przykład pierwszy ma niecałe 20 stron, kolejny rozdział, w ten sposób to wygląda. Jeżeli chodzi o samą historię, nie powiem. Tytuł Zemsta Pytora jakby nakazuje myśleć, że oczywiście Pytor wróci i tak, on wróci. Natomiast jeżeli spodziewacie się wielkiej jatki, wielkiej bitwy, no to jej tu nie znajdziecie. Nie chcę wam za bardzo zbyt książki spoilerować, mogę pokrótce tylko powiedzieć tyle, że oczywiście zaczyna się od banalnej misji, że dr Sanders ma swoje muzeum, gdzie zepsuł mu się termostat, wysyła on ninja po to, by taki termostat zdobyli, by ludziom w muzeum żyło się lepiej. I oczywiście banalna z pozoru misja, która miała być po prostu wyjściem do sklepu pod termostat, skończy się, no nie powiem, że jatką, ale ciekawą intrygą właśnie Pytora. I nie powiem, sama intryga dość mocno mnie zaskoczyła. Tak jak mówię, spodziewałem się, że faktycznie jakiś nowy, kolejny raz Pytor będzie próbował w ten sam sposób podbić świat. Tymczasem wymyślił on naprawdę sprytną intrygę, moim zdaniem, mówię to poważnie, naprawdę sprytną intrygę, która może nie do końca chce unicestwić świat, natomiast no Ninjago są pospinani w tej książce. Więcej wam nie chcę spoilerować. Tak jak mówiłem, jatki nie będzie. Tego mi faktycznie trochę też brakło, bo chciałem zobaczyć, jak w takiej książce będą wyglądały sceny walki, jak to ładnie Lego pisze, ponieważ zawsze mam z takimi scenami w poważnych książkach problem. Jeżeli chodzi o język, jest on prosty. Jeżeli chodzi o całą resztę, powiem tak. Książka naprawdę zaskoczyła mnie pozytywnie. Kilka razy nawet w tej książce szczerze się uśmiałem, szczerze się uśmiechnąłem. Było kilka naprawdę dobrych dowcipów, dobrych sytuacji, przy których naprawdę zrobiłem i to nie było wcale udawane. Także myślę, że również was ta książka zaskoczy. Książka jest, nie powiem, trochę króciutka, co mnie jednak negatywnie trochę zaskoczyło. To znaczy myślę, że trwa tyle fabuła oczywiście, ile trwa fabuła bajki.
czyli około tam 15-20 minut, jeżeli sobie to streścić. Mi przeczytanie tej książki zajęło łącznie no, niecałe 2 godziny, natomiast czytałem powoli, niespiesznie. Pojawia się tu bardzo wiele postaci tych najważniejszych dla świata Ninjago. Pojawia się tu również premiera tak ważnego urządzenia jak Borg Watch, czyli kolejnego urządzenia doktora Borga, które ma m.in. takie funkcje, jak na przykład umie wprowadzać psa, parzyć kawę, cudawianki, na końcu znowu rysunki. I powiem wam szczerze, książka ta naprawdę mile mnie zaskoczyła. Nie powiem. Nabyłem ją sobie trochę jako taki właśnie rarytasik, ponieważ za moich czasów nie było takich rzeczy z Lego. Chciałem zobaczyć, być w ogóle w kolekcji książkę Lego, być może za x lat to będzie naprawdę rarytas. I w ten sposób ją nabyłem. Natomiast, jeszcze raz pokrótce. Książka, wykonanie, rewelacja. Sama treść, okej, mogła ta opowieść być trochę ciekawsza, nie mamy tu wielkiej jatki, ale naprawdę nawet mnie zaskoczyła momentami historia tu przedstawiona i ta intryga. I całość historii, właściwie zamknięcie z historii Anakondrai. Cena, okej, powiedzmy, jest akceptowalna za tą książkę, natomiast jedyne co, że faktycznie zdecydowanie jest to target dla dzieci. I nawet jeżeli kilka razy się uśmiałem, to mimo wszystko humor ten, no, jest dla dzieciaków. Książka i mimo wszystko dla dzieci, ale jak najbardziej jako wakacyjna lektura, super. Naprawdę polecam wszystkim jako wakacyjną lekturę taką właśnie książkę. Oczywiście wszystkim w wieku 5 do 12 lat. Ja, okej, przeczytałem 2 godziny życia, nie żałuję. Czy kupię kolejne książki, się zastanowię. Niemniej, nie żałowałbym grosza wydanego na tą książkę mimo wszystko. Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale i do zobaczenia wkrótce, bo jeszcze kilka odcinków z firmą Amit w tym tygodniu mieć będziemy. Pozdrawiam.